ośrodek z budową bytów i Olimpią Grudziądz. Dziś Olimpia grała oczywiście w tym wypadku jako goście. Na konferencji witamy oczywiście trenerów Tomasz Lafarski, ośrodek z Bytowia, Tomasz Osęski, Olimpia Grudziądz. Dzisiaj dla odmiany poprosimy trenera gospodarza jako pierwszego o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Zastanawiam się, czy być miły, czy jednak szczery. Bo to, że Grudziądz z Bytowia jest tutaj w roli gospodarza, to jest zdecydowane faux pas kierownictwa Olimpii Grudziądz, bo to nie jest postępowanie z duchem sportu i fair. Odnośnie spotkania dzisiejszego, wydaje mi się, że kibice mogą być zadowoleni, bo mecz był żywy, mecz był obfitujący, wiele sytuacji podbramkowych. My chcieliśmy pokazać futbol atrakcyjny do oka, a nie destrukcyjny, tak jak tu się spodziewali goście na stadionie w Grudziądzu. Wydaje mi się, że remis jest wynikiem sprawiedliwym. Być może trener ma niedosyt, ja też, jeśli trener ma niedosyt, taki mam, ale wydaje mi się, że w sytuacji gdzieś było poruch mój i wracamy z kolejnym punktem do domu. Dziękuję, ja tak w przerwie jeszcze skorzystam. Na trybunach zasiadło około 2000 widzów dzisiejszego wieczora. Który? Wszyscy widzieli, że mecz ułożył nam się w sposób taki dość trudny, tak? Szybko stracona bramka wprowadziła dużo nerwowości. Błąd w komunikacji młodego Bielaskiego z Robertem Szczotem spowodował, że przeciwnik zdobył bramkę, doszło do sytuacji bramkowej, no i ta poprzeczka podniosła się wyżej. Startowaliśmy od pułapu 0-2, jakby sumując ten dwumecz. No i też to powiedziałem po pewnym szatni, tak? Gdzieś bramka z kolei przez nas zdobyta z rzutu karnego przez Marcina Kaczmarka dała wiarę temu zespołowi, dała nadzieję, że można grać dobrze, że można realizować założony wcześniej plan, No i ta gra wyglądała już dużo, dużo lepiej. Trochę, że tak powiem, no, czy niedosyt mam, trener powiedział o niedosycie, no na pewno jak się nie wygrywa, to zawsze się ma niedosyt i gdzieś tam nawet widzi się to światełko, że było się w tym zespole lepszy. No tu nie chcę oceniać, czy to był lepszy, to gorszy, bo to kibice nie oceniają. Ja z sportowego punktu widzenia żałuję tylko tego, że mając prowadzenie 2-1 w takiej fazie meczu, straciliśmy bramkę z tego fragmentu, tak? Dwa zespoły kryły w podobnym schemacie, można powiedzieć, w pewnej strefie i jedni potrafili czysto dojść do sytuacji bramkowej w przypadku bramki dla Bytowi Surdykowski na czysto do gola, a inni nie, tak? No i tu jest jakiś problem i tu musimy nad tym na pewno popracować. Czeka nas kolejny mecz już we wtorek tu na tym obiekcie, dlatego jakiś pozytyw na pewno jest z tego spotkania, bo widać było, że gdzieś tam taka się lepiej już zazębia i myślę, że trzeba być troszkę cierpliwym, żeby czekać na efekty tej naszej wspólnej pracy, ponieważ to się bliżej przeciera, niż by się każdemu to mogło wydawać, że od razu wchodzi się w sezon i wszystko się układa jak najlepiej. Oczywiście też bym sobie tego życzył. Niestety w naszym przypadku tak to jest. Dziękuję trenerom. Pytania od Państwa, jeżeli są, bardzo proszę. Pytanie od trenera Kawarskiego. Czy nie uważa Pan, że Pańska drużyna zbyt bardzo się cofnęła po stracie gola? Bo to chyba kolejny raz, kiedy zdobywamy bramkę, no a potem niestety bardzo się cofamy, no i również po tym symbolu. No na gorąco ciężko mi to ocenić. Olimpia grała dobrze, szybko piłką mi przemieszała piłki tam, gdzie my zostawialiśmy jej miejsce. Główne zagrożenie wzięło się z tego, że zespół źle reagował na długie podania za plecy obrońców i jeden taki błąd spowodował stratę bramki, ale to my po strzelonej bramce byliśmy dalej zespołem grającym wysoko, zespołem, który dalej chciał strzelać kolejne bramki, a reakcja po straconej bramce na 2-1 była bardzo pozytywna i z tego się najbardziej cieszę w tym meczu. Czy mam jeszcze jakieś pytania?